Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Mecz w ramach Division Rival. Richarlison! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Prowadzą zatem 1-0. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Ojej, źle dobrany tor biegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. Jorginho. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. A teraz nie ma gola, tylko poprzeczka. Susa bramka! Jamie Vardy! Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. No to mamy 2-0. Ostro go tam naciskają. Ależ tam niewiele zabrakło. Tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie, gdyby jeszcze było celne. Czekamy na kolejną okazję. Musi być czujny, bo straci piłkę. Ładnie, technicznie, ale czy wpadnie? Mierzony strzał. Mógł zaskoczyć bramkarza, ale ten zachował czujność. Strzelec nie może mieć sobie niczego do zarzucenia, po prostu bramkarz był lepszy. Uwaga, będzie okazja. Szalenie ważne przejęcie, brawo obrona. Saka otrzymuje podanie. Ależ okazja teraz, Odegaard. Ale bramkarz radzi sobie teraz bez problemu. Takie uderzenie nie mogło go po prostu zaskoczyć. I oto mamy pressing. Musi uważać. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Postawił na siłę przy tym strzale. I to się nie opłaciło. Z takiej odległości powinien uderzać technicznie. Rywale naciskają. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Dobra teraz interwencja. Nie bardzo rozumiem, co tu się stało. Głupia strata. Mamy aut. Odegaard. Bramkarzowi za kołnierz.
Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. Piłkę z narożnika wykopuje Saka. Gol! Ależ bramka! Żeteson się nie bał takiej akrobacji. To niesamowite. Spójrzmy jeszcze raz na to cudo z przewrotki. Warto chyba przyjrzeć się z każdej kamery, bo to jest bramka, która śmiało może kandydować do trafienia roku. Proszę, ile znaczy pewność siebie i fantazja, chociaż na pewno równie ważne było wyszkolenie. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Uwaga, byleby nie pogubił się pod presją. Mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Vardy teraz przed szansą. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Jeśli zabiorą mu teraz piłkę, będzie źle. No, ale trik. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuacje. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. Druga drużyna nie istnieje. No nie, tak się nie robi. Ekspediuje piłkę na róg. Popełnia prosty techniczny błąd. Głęboko w pole karne zagrywa. Kibicom na chwilę stanęły serca, ale ten strzał z przewrotki jednak w żaden sposób nie zagroził bramce. Przebłysk nieszablonowych umiejętności. Szkoda, że niecelny, ale i tak chyba musimy pochwalić za decyzję. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Saka gubi piłkę. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Świetnie, skuteczna interwencja. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Wojna nerwów. Ruszył Vardy. Pudło! Minimalnie, ale jednak pudło. Strzał z 11 metrów to jeszcze nie bramka. Przekonało się o tym wielu słynnych graczy. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I proszę, bramkarz był na miejscu. I mamy kolejny rzut rożny. Brawo! Fenomenalna interwencja. Co teraz? Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Jamie Vardy. Oj, zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno niecelnie. Trudno, trzeba czekać na kolejną okazję, a o tej jak najszybciej zapomnieć.
Cisną tam mocno. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Saka otrzymuje podanie. Saka, okazja. Niebywałe. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Powiększają przewagę. 5 do 0. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy teraz zdejmą nieco nogę z gazu, bo do tej pory mecz był wybitnie jednostronny. Piłkę przejmują rywale. Dobra ta interwencja. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Z Rożnego w okolice jedenastki. Broni. Dobrze. Taką piłkę lepiej szybko wybić. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Uderza na bramkę. Dobrze zablokowany strzał. No cóż, zamiast skutecznej główki mamy tylko strzał daleko od bramki. Ale zawodnik chyba jest tutaj w pewnym stopniu usprawiedliwiony. No właśnie, doceńmy dobrą robotę rywala, który cały czas starał się utrudnić dojście do czystej sytuacji. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Wrzuca piłkę w pole karne. A i proszę Państwa! Co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. A więc pogrom. 6 do 0.
Mocno atakują rywale, musi uważać. Co z tego zrobi Vardy? Uwaga! Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gol. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Kibice chcą strzału. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Teraz tylko byle bez straty. Aj, błysnął teraz techniką. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. I piłka dla drugiej drużyny. Za chwilę wznowią z autu. Richarlison. To nie było dobre zagranie. Co z tego zrobi Vardy? Uwaga! Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Oj, no tak, to uderzenie z pewnością miało wyglądać zupełnie inaczej. Lepiej, precyzyjniej. Dobre chęci to jedno, ale w takiej sytuacji liczy się instynkt i timing. Tutaj ewidentnie czegoś zabrakło. W efekcie mamy wolę do zapomnienia. Nie dają mu grać. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Kibice chcą strzału. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha. Jak wybija piłkę z linii bramkowej. I raz jeszcze. Rzut rożny. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Oj, oj, oj. Tak spróbować, to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę, zasłużone brawa. Zaczarował teraz. Doskonały zwód. Teraz poszedł. Jest za obrońcami. Uwaga, dalej groźnie. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Widzowie czekają na strzał.
Co teraz zrobi? Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Piłkę z narożnika wykopuje Saka. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Dobra presja teraz, mają piłkę. Uwaga, groźnie! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Głęboko w pole karne zagrywa. Rewelacyjna interwencja na linii bramkowej. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No, nie tak to miało wyglądać. No cóż, zespół musi pogodzić się z samobójem i powiedzieć sobie, gramy dalej. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Uwaga! Może strzelać! Akcja wciąż trwa. Gol! A nie, jednak nie. Tam był chyba offside, ale nie fart. Zadecydowały dosłownie centymetry. W pierwszej chwili byłem przekonany, że to prawidłowa bramka. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Uwaga, będzie okazja! No jeszcze nie koniec. Proszę bardzo, strzał był całkiem groźny, ale widać, że nie spanikował. Zrobił, co do niego należało. Dobra interwencja. Głęboka ta centra z narożnika. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Jeśli zabiorą mu teraz piłkę, będzie źle. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. I jest! Trafia teraz! Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy.